Damy sobie 30 sekund, abyście mogli dostać powiadomienia z Facebooka, że ten live właśnie się rozpoczął. Witam Cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam Cię pełna miłości. Kolejny live przed nami. Drugie spotkanie pod szczęśliwą siódemką. Małgorzata Ambroszkiewicz. Zapraszam Was serdecznie do spędzenia tego czasu dzisiaj ze mną. Godzina 11:11 minęła. Słuchajcie, kochani, nie ma przypadków. Są tylko synchronizacje, które nas zmuszają do zastanowienia, dają nam coś, abyśmy mogli zrobić pstryk i zaczynamy zupełnie inaczej myśleć. Dlatego ta godzina 11:11 nie jest przypadkowa. Jest godziną, się niezmiernie, że jesteście ze mną tutaj i że ten czas, bo temat mamy wzniosły, tak naprawdę bardzo ważny. Ja największy kreator siebie. I tak naprawdę uwierzcie mi, że wszystko to, co do tej pory stworzyliście, to się właśnie teraz stwarzaliście. W myślach to się właśnie teraz objawiło. Kochani, oczywiście, że mam dzisiaj tremę. Znowu mam tremę, bo to jest dopiero drugi live i serduszko bije trochę mocniej. Nawet zrobiłam sobie dzisiaj ściągę, żeby tematy, które chcę Wam przekazać, a jest ich naprawdę, może ich nie jest dużo, bo są dwa takie bardzo, bardzo ważne, ale chciałabym przekazać to, co jest najważniejsze, więc zrobiłam sobie ściągę. Na dzień dobry i na przywitanie, kochani, przekaz. Przekaz, który otrzymałam z pola bezwarunkowej miłości. Pozwolicie, że założę brylę. Stoisz na progu wielkiego wyzwania miłości. Spoglądając w serce, wydobędziesz moc silniejszą od wszystkiego, co do tej pory było Ci znane. Oczyszczenie wewnętrzne przyniesie uspokojenie i uleczenie zniewolonego przez miliony lat serca. Spoglądając w siebie, zobaczysz oślepiające, czyste, białe światło, uszlachetnione złotym pyłem źródła. Stań się sobą i kreuj miłość. Kochani, dzisiaj o kreacji. Największą bolączką naszych czasów jest poczucie niższej wartości. I to poczucie niższej wartości powoduje, że kreujemy z naszego życia. Kochani, mówię Wam wszystkim dzień dobry, witam Was. Troszeczkę mnie to rozprasza, ale witam Was wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się, że już jest Was ponad dycha. Super. Wszystko to, co mamy w sobie, wzorce, nasz wewnętrzny matrix, bo to ten wewnętrzny matrix działa na to, jak my się zachowujemy, jaką dajemy kreację. Wszystko to, co wewnątrz nas ponakładane od momentu poczęcia, to, co nam wolno, czego nie wolno, czy się nadajemy do czegoś, czy nie nadajemy. Ilu z Was słyszało, do niczego się nie nadajesz? Tego nie rób, tego nie dotykaj, tego Tobie nie wolno. Co przez te wszystkie lata zbudowałeś wewnątrz siebie? Czy to pozwala żyć tak, jak chcesz? Takie, jakie wnętrze, taka kreacja. Każdy z nas kreuje tak, jak umie. Kompletnie nie wykreuje nic, czego nie ma w sobie. Kochani, mamy takie czasy, a nie inne. Kreowaliśmy. Jak ja potrzebuję świętego spokoju, mamy teraz święty spokój. Czy umiemy go wykorzystać? Kreowaliśmy. Ja mam ciągle mało czasu. Nie mam czasu dla rodziny, nie mam czasu dla dzieci, nie mam czasu dla najbliższych. Mamy ten czas. I jaka kreacja powstaje w naszej głowie? Przeglądając internet i patrząc na to, jakie są wpisy, co się dzieje dookoła, przeraża mnie to. Naprawdę mnie przeraża. Ja nie mogę mówić, co wy macie robić. Ja mogę mówić jedynie o sobie, bo ja siebie znam najlepiej. Jeżeli kreujemy lęk,
bo jesteśmy nauczeni lęku. Nie podnosimy swoich wibracji, bo nie umiemy tych wibracji podnieść. To co wykreujemy? Co wykreujemy dookoła siebie? Dookoła siebie będzie tylko lęk, strach, smutek, złość, panika. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyzwolić w sobie miłość. Kochani, mamy w sobie, ty masz, ja mam i każdy z nas ma w sobie przeogromną moc, która została zawalona, zabrudzona wzorcami, która czeka właśnie ten moment. To jest ten moment, żeby ta twoja moc, moja moc, nasza moc wydobyła się na zewnątrz. Kochani, chcieliśmy tego czasu, bo z jakiegoś powodu wszystko po coś się wydarza. Z jakiegoś powodu jesteśmy w samym centrum tego, co jest. Nie nazywajmy tego, bo może inaczej. Wszystko ma swoje pole morficzne. Pole morficzne to jest cały zbiór wszystkiego, co dotyczy danego tematu. I to coś, co dzisiaj jest w świecie, ma dokładnie też pole morficzne. I pamiętajcie, wtedy, kiedy nasza uwaga leci właśnie tam, to my to zasilamy. I nawet nie mając tego czegoś w sobie, zaczynamy doświadczać symptomów, temperatury, złego samopoczucia. Nie podłączajmy się do pola morficznego tego czegoś. Nie nazywam, bo mam dosyć tej nazwy już w internecie. Gdziekolwiek się nie odwrócę, jest tylko ta nazwa. Kochani, tak jak powiedziałam, to co w środku, taka kreacja na zewnątrz. Czy jest sens sprzeczać się z ego drugiego człowieka? Albo z ego, własnego ego? Czy jest sens? Najpierw nauczmy się miłości, a potem zobaczymy dlaczego. Żeby można było cokolwiek w życiu zmienić, trzeba się zatrzymać. Mamy ten czas na zatrzymanie. Trzeba się zatrzymać i spojrzeć miłością. I wtedy zobaczymy, że nasza podświadomość tak naprawdę jest kochaną, jest czymś kochanym, bo to, co my jej wgramy, to ona tak nas będzie prowadzić. Ale dopóki nie ma tam naszej świadomości, to ona robi to tak, jak uważa najlepiej dla nas. A jesteśmy poobklejani. Pamięć komórkowa wszystko pamięta, każdy wzorzec. Więc dopóki nie zmienimy środka, nie zmienimy kreacji, nie zmienimy, bo nie ma takiej możliwości. Nie damy czegoś, czego nie mamy. Przepraszam, popiję. I to właśnie ten wewnętrzny matrix trzyma nas w środku, a my ubezwłasnowolnieni tam szukamy jakiegoś światełka, jakiejś drogi wyjścia. Mamy ten czas teraz dla siebie. Najważniejszy dla nas, dla każdej jednostki i dla całego globu. Bo to, co się dzieje, wydarzyło się z jakiegoś powodu globalnie. Globalnie uczmy się miłości. Globalnie uczmy się świadomości. Klaśniesz i już jesteś. Po prostu oddychasz i już jesteś. Skupiasz się na oddechu. Już jesteś. Zawsze jesteś. Kochani, kolejna bardzo ważna rzecz. Dzieci. Dzieci. W związku z tym, że prawie 20 lat przepracowałam z takimi szkrabami małymi, które teraz zostały zamknięte w domu, gdzie dom zawsze był spokojem i azylem, teraz stał się więzieniem. Jak to nazwać? Jak to nazwać? Dlaczego akurat dzieci? Kochani, zwróćcie uwagę, dzieci są generatorem miłości bezwarunkowej. Dzieci to jedna wielka, ogromna miłość. Nie słychać teraz śmiechu dzieci, biegania, krzyku. Wszystkie dzieci są zamknięte, odizolowane. Nasze generatory bezwarunkowej miłości zostały zamknięte w domu. Kochani, jeżeli jesteście ich nauczycielami, to jakie życie oni będą kreować za kilkanaście lat, kiedy staną się ludźmi, którzy będą kierować państwem, będą kierować różnymi państwami,
będą miały wpływ na świat. Jeżeli my im teraz wgramy lęk, niech sobie każdy odpowie na to, co się stanie. My ich uczmy miłości. My nie wywołujmy w nich lęku. My się od nich uczmy, bo to oni są nauczycielami. Kochani, śpiewajcie, tańczcie, podnoście wibracje, bo tylko tak będziecie mogli przekazać swoim dzieciom najpiękniejsze wartości. I oni, stając się kreatorami, bo na razie oni jeszcze uczą się poprzez oglądanie, zdobywanie wiedzy, poprzez zabawę. Jeżeli oni teraz nauczą się, że dom to więzienie, że im nie wolno, trzeba im wpoić to, co się teraz wydarza na świecie, troszeczkę inaczej. Każdy z was ma serce. Jeżeli jesteście rodzicami, matkami, ojcami, wiecie, jak przemówić do własnych dzieci. Moje dzieci są daleko. Ja już mam wnuki. Myślicie, że moje serce o nich nie myśli? Też myśli, ale myśli w zupełnie inny sposób, w pozytywny, że to są kochane, dorosłe istoty pełne miłości i że one potrafią zbudować dookoła siebie miłość i potrafią nauczyć swoje własne dzieci też miłości. Mam dwóch kochanych wnuków, piękne światełka nowego świata, światełka z otwartymi serduszkami, które niosą miłość daleko, daleko, daleko w świat. Uczmy się i pamiętajmy, ja rozumiem, że nauka nauką, ale nauka nie ucieknie. Nauczyć się zawsze można. Przyjdzie ten czas na naukę. Nauczmy dzieci miłości. Pokażmy im i wytłumaczmy, dlaczego znalazły się w takiej sytuacji, a nie innej. Kochani, największe serducha mamy wtedy, kiedy jesteśmy połączeni. Najpiękniejsza miłość płynie stąd. I w dobie teraz kwantów, fizyki kwantowej, możliwości kwantowych, możemy z pozycji serca wyczarować cuda, wyczarować magię. Możemy zmienić wszystko to, co w nas, co puka i woła: hej, Gośka, wypuść mnie, oddaj. Jesteś gotowy, jesteś gotowa na to, żeby to zrobić? Jesteś gotowy, gotowa na to, żeby kreować dookoła siebie tylko i wyłącznie miłość? Kochani, wszystko przemija. Tak samo przeminie ten czas, który jest i będzie kolejny. Ale to doświadczenie, które zdobywamy teraz, ucząc się kreować zupełnie czegoś innego, pozostanie w nas na zawsze. Na zawsze. Jadąc na warsztaty do Belgii 15, 14 otrzymałam też od moich przewodników, z pola miłości bezwarunkowej, jak to kto nazywa, niech to będzie źródło, złote światło. Otrzymałam taką krótką medytację, którą przeprowadziłam na tych warsztatach. Kochani, chciałabym ją tutaj teraz wam przekazać. 5 minut. Jeżeli pozwolicie i zechcecie zamknąć na chwilę oczy albo zostawić otwarte, ale wyjść z głowy, zejść do serca. Po prostu zamknijcie oczy, wejdźcie w swoją przestrzeń serca, bo tam stamtąd dzieje się zawsze magia. Wszyscy jesteśmy posłannikami światła. Wszyscy, jak jeden. I tylko z tej pozycji będziemy mogli dokonać zmiany. A nasza moc wewnętrzna, nasza kreacja jest ponad to, ponad wszystko. Każdy by chciał z innych ras mieć to, co mamy my. Więc tylko my możemy dawać miłość w pierwszej kolejności sobie, a potem innym. Posłuchajmy medytacji. Zamknij oczy, zejdź w przestrzeń swojego serca i oddychaj spokojnie. Skup się na wdechu i na wydechu. Zwizualizuj siebie w otoczeniu pięknej przyrody, zdrowego, zdrową, szczęśliwego, szczęśliwą. Odbieraj to, co dookoła wszystkimi zmysłami. Poczuj powiew wiatru, który delikatnie muska ciało, rozwiewa włosy. Usłysz plusk wody, śpiew ptaków,
Będąc tak w tej wewnętrznej ciszy, wyślij promień światła ze swojego serca w każde miejsce swojego ciała. Wyślij go swoim najbliższym, dzieciom, rodzicom, przyjaciołom. Otul tym promieniem całą ludzkość. Skieruj teraz promień tego światła do Matki Ziemi. Zasil ją swoim światłem miłości. Kochani, bardzo krótka, ale jak mocna wizualizacja i medytacja, bo to my naszą miłością zrobimy na tej ziemi to, co chcemy zrobić. Kochani, pamiętajcie, tylko nasze połączone serca, tylko nasza połączona moc potrafi zdziałać cuda. Mamy, kochani, kilka afirmacji, może intencji. Jak będziecie chcieli je wykorzystać, tak je wykorzystacie. Ale słuchajcie, prościutkie. Kocham życie. Jestem bezpieczny w miłości. Jestem kreatorem swojej rzeczywistości na wszystkich płaszczyznach. Podnoszę wibracje mojego ciała do wibracji miłości źródła. Kochani, z pozycji serca dokonacie naprawdę cudów. Wybierzcie sobie taką intencję albo taką informację, która dla Was jest, która rezonuje z Wami, którą chcecie, aby w Waszym życiu się zadziała. Świadomie słucham mojej wewnętrznej prawdy. Żyję i tworzę siebie w świecie pełnym miłości, pokoju i zrozumienia. Otwieram się na prowadzenie mojej duszy, intuicji. Kochani, wszystko to, o czym mówię, Wy to wiecie. Wy to wiecie, bo Wy to zawsze wiedzieliście. Ale coś to Wam przysłoniło. Pamiętajcie, macie dzieciaczki, patrzcie na nich. To są jeszcze istoty, które nie zapomniały połączenia ze źródłem. One dlatego kochają bezwarunkowo. One dlatego wiedzą, że miłość jest najważniejsza. One będą patrzeć Wam głęboko w oczy i powiedzą: mamo, tato, nie płacz, uśmiechnij się. I kochani, z takiej pozycji, z tej pozycji kreujmy siebie, bo jesteśmy magami największymi na świecie. I tylko z serca potrafimy zmienić to, co zaistniało. Kochani, odcinajcie energetycznie wszystko to, co do Was dochodzi, odnośnie tematu globalnego, który teraz zaistniał. Nie zasilajcie tego. Twórzcie siebie w przyszłości. Wizualizacja ma piękne, mocne, jest mocna. Po prostu materializuje się to, czego pragniesz. Jeżeli pragniesz z pozycji serca, jeżeli pragniesz tutaj z miłością, ogromną miłością, wszystko się zadzieje. Wyobrażaj sobie siebie już po szczęśliwego, zdrowego, w otoczeniu rodziny i przyjaciół, z pracą, którą kochasz, z ogrodem, który uprawiasz, z lasami, które dają nam tlen. Wyobrażaj sobie siebie na ziemi pełnej miłości, radości i szczęścia, bo tylko Ty, kreując siebie w takim świecie, wykreujesz, że ten świat będzie taki dla wszystkich. Kochani, ja z mojego serca robię wszystko, żeby tak się stało. I pamiętajcie, kreujcie marzenia, które macie, spełniajcie te marzenia. Nie mówcie, że Was nie stać, bo poczucie niskiej wartości, bolączka tego świata. Matrix, nie dość, że ten wewnętrzny, to jeszcze ten zewnętrzny, który Wam mówił, że się do niczego nie nadajecie, że są same zakazy i nakazy, że trzeba się urodzić, uczyć i iść do pracy i pracować, nie wiadomo na co. Kochani, pamiętajcie, to Wy jesteście kreatorami, a ten czas tak szybko biegnie i jeszcze tyle rzeczy można by było powiedzieć, ale też zdaję sobie sprawę, witaj Aniu kochana, zdaję sobie sprawę, że jest teraz tyle ludzi, którzy przesyłają Wam informacje, przesyłają
wam, nam w zasadzie wszystkim, bo ja też oglądam dużo rzeczy. Jeżeli rezonują z wami medytacje, to medytujcie. Jeżeli rezonuje z wami kreacja z pola serca, dwupunkt, metody kwantowe, kochani, róbcie to. Róbcie to, bo tylko tak z pozycji serca zmienicie siebie. Bo nie zmieniając siebie, nie zrobicie kompletnie nic. Nie zmienicie niczego wokół, bo to jest pierwsza jednostka, która wymaga zmiany. Pierwsza, jedyna jednostka. Zmieniając siebie, zmieniamy wszystko wokół. Tak jak kostki domino. Jak pchniesz, to tak jedna po drugiej będzie leciała, ale zawsze musi być ta pierwsza. Więc my jesteśmy tą pierwszą do zmiany. Pamiętajcie, że wszystko to, co nasze ciało pamięta, wymaga wymiany. Pamięta z reguły. Pamiętamy sami, wiecie, że pamiętamy tylko złe rzeczy. Bardzo trudno jest nam sobie przypomnieć coś miłego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to, co jest złe, to nas ogranicza. Zmienia nam wibracje. Wibracje nam opadają. A jak mamy niskie wibracje, to kontrola zewsząd. Kontrola zewsząd. Ale też nie kreujmy, że ona jest, tylko kreujmy, że jesteśmy wolni od tego. Bo to my jesteśmy kreatorem. Jestem wolny i tworzę mój świat z miłością. Jestem wolna i tworzę mój świat z miłością. Wszystko to przepuszczajcie przez własne filtry. Przepuszczajcie przez wasze ciało, bo nawet nie wiecie, jaką zdolność mają nasze ciała. Na każde pytanie odpowiedzą, każdą informację przefiltrują. Jeżeli czujesz taki zgniot, to nie jest to prawda. Jeżeli z ogromną chęcią do czegoś podchodzisz, to jest to twoje. Kochani, nauczmy się, odświeżmy wszystko. Pozwólmy naszej intuicji dojść do głosu. Pozwólmy naszej prawdzie się wydostać. Pozwólmy tutaj, stąd kierować naszym życiem. Wtedy będzie zawsze świeciło słońce. Zawsze świeciło słońce. Kochani, jest dużo tematów, o których ja mówię. Jest dużo metod i technik, które uczę, pokazuję na warsztatach stacjonarnych. Mamy teraz taki czas, a nie inny, więc zamieniłam te warsztaty na warsztaty online. Jeżeli czujecie taką potrzebę i rezonans z tym, to jestem też otwarta na to, żeby takie warsztaty zrobić. Pierwsze już, trzeci, mam to zapisane gdzieś. 3, 4, 5 kwiecień, to jest piątek, sobota, niedziela i są dwie grupy. Jedna jest od godziny 9 do 13, a druga od 17 do 21. 3 dni po 4 godziny pięknego powera, kreacji z serca, ale to jeżeli jest z wami rezonans, kochani, jeżeli macie z tym rezonans, to bardzo serdecznie zapraszam. Kochani, są jeszcze moje książki, w których piszę dokładnie o tym samym. Taniec ze świadomością, jesteś miłością utkaną wiatrem. Kochani, to są książki o dużej mierze też z przekazów. Piszę o nich, o tym, żeby się obudzić. A Ziemia tąpnęła i powiedziała: budźcie się wszyscy, bo ja na was nie poczekam. Nie poczekam. Jeżeli rezonujecie, skakujcie na Ridero. Tam możecie przeczytać po 25% tekstu za darmo, a jeżeli rezonujecie, kupujcie. Kupujcie, czytajcie książki, nie tylko moje, ale wszystkie inne, które pozwolą wam zmienić siebie. Świadomie, kochani, świadomie. I zobaczcie, czas jak zbicza czasu, prawie 30 minut, bo mam oczywiście zegarek. Mamy ten czas dany dla nas. Pamiętajcie, my jesteśmy w tej chwili najważniejsi, bo to od nas wyjdzie ten promień miłości. Kochani, dzisiaj wam mówię, do usłyszenia, do następnej środy i do spotkania pod szczęśliwą siódemką o godzinie 11:11, o godzinie nieprzypadkowej, bo o godzinie dla wszystkich przebudzonych. Kocham was i pozdrawiam was pełna miłości. I piszcie proszę pod spodem, jaki następny temat, bo ten pojawił mi się po prostu sam, bo bolączka ta, która teraz wymaga zmiany, jest najważniejsza i uważam, że temat o kreacji
po prostu się pojawił nieprzypadkowo, bo przypadków nie ma. Kreujcie siebie, kochani, kreujcie siebie z miłością, a cała reszta miłością się stanie. Piszcie, co chcecie w następną środę, chyba że znowu będę czekać na to, że samo coś przypłynie. Ale fajnie by było, żebyście mogli, kochani, powiedzieć, czego wy pragniecie, o czym chcielibyście posłuchać, co chcielibyście razem zrobić. Jeżeli ta króciutka medytacja do was przemówiła, odsłuchajcie sobie jeszcze raz, zróbcie ją spokojnie, po swojemu. Kochani, mówię wam teraz do usłyszenia, do zobaczenia, może do widzenia, bo przecież nie jesteśmy zamknięci na cztery spusty. Dwie osoby to już spotkanie. Także kochani, może gdzieś tam w przestrzeni się spotkamy. Pamiętajcie, kreujcie wolność, miłość, niezależność i wiarę w siebie, bo to jest najważniejsze. Jesteście kochani miłością od zawsze na zawsze. Mówię wam do widzenia i do następnego razu, kochani.